Radny Krystian Majewski, udzielam panu głosu. Szanowni państwo radni, w tym punkcie zawsze dyskusja toczy się w sprawie niesprzątania po psach, ale mi ostatnio jedna z mieszkanek Konina zwróciła słusznie uwagę, że skoro płaci podatek od posiadania psa, to miasto powinno utrzymywać pewną infrastrukturę, która na przykład po tych psach pomaga sprzątać, tak żeby w parkach na przykład były woreczki dla psów, żeby były kosze na odpady dla psów, żeby osoby, które mają psy, mogły po tych psach sprzątać, a biorąc pod uwagę, że dziś posiadanie pupila no, jest bardzo popularne z różnych powodów, to myślę, że no, jako samorządowcy, jako samorząd powinniśmy się w większym stopniu pochylić nad tym tematem, który dla niektórych może wydawać się śmieszny, ale gdy się posiada psa, to inwestycja w pewną infrastrukturę, która ułatwia też sprzątanie po psach, to nie jest wcale śmieszna sprawa, bo to przecież na wielu osiedlach jest duży problem. Także taka uwaga od mieszkanki Konina, która mi na ten temat zwróciła uwagę. Dziękuję panu radnemu Majewskiemu, ale pan radny wtedy chyba nie był jeszcze radnym, jak w sprawie tych piesków i sprzątania toczyła się bardzo burzliwa dyskusja na sesjach. Walczył o to no, były już radny Dariusz Wilczewski. Były zakupione 3 odkurzacze do sprzątania i również o tych woreczkach, pojemniki, prawdopodobnie PGKM to robi, tylko mówię, brak informacji szerszej. No. Tak, ja tylko przypominam, pan nie był wtedy radnym, nie? Także temat był wałkowany na sesji dogłębnie. No. Czy pani radna Krystyna Leśniewska, udzielam głosu. Witam serdecznie. Ja tylko dołożę jedno zdanie jako właścicielka Labradora po prostu. Są pojemniki, owszem, wokół galerii nad jeziorem, ale są puste. Ja bym po prostu apelowała, żeby je napełniać, bo są zamontowane, wystarczy, żeby... A pojemników nie ma również, bo jeżeli idę z psem, to nie chcę, to nie są żarty, ale jeżeli człowiek chce być w porządku i uczciwy, to z taką reklamóweczką zasuwam wokół całego prawie zatorza, żeby móc ten woreczek, tą reklamówkę własną, bo już własne trzymam, móc wyrzucić. Tak? Także popieram to, że jeżeli mamy, a ja należę do tych sprzątających właścicielek, no to dajmy warunki na to, żeby ktoś mógł zebrać i wyrzucić, a nie chodził z tym po pół osiedla jako dekoracją. Dziękuję bardzo. Jako osoba bez ręki, to bardzo to zauważam. Dziękuję pani radnej. Udzielam głosu panu radnemu Jarosławowi Sidorowi. Tak, proszę państwa, dzień dobry panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado, szanowni państwo. Wywiązała się fajna dyskusja na temat psów czy zwierząt. Tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, były radny, wiceprezydent miasta Konina swego czasu no, wnioskował, ja powiem co wiem, wnioskował o zniesienie nawet takich opłat, a po 2-3 latach sam był za tym, aby te opłaty po prostu przywrócić, bo widział co się dzieje. I odniosę się tylko do tego, co usłyszałem od moich przedmówców. Pani Krystyna Leśniewska mówiła, że nie ma woreczków czy tam innych rzeczy, te pojemniki są puste. Z tego co wiem, nie trzeba koniecznie odchodów psich czy po swoich pupilach wyrzucać do specjalnych pojemników, tylko również do normalnych pojemników stojących. Co do woreczków, to ja mam pytanie. Czy decydując się na dziecko, a w jakiś sposób zwierzę, które dany mieszkaniec posiada, to też w jakiś sposób jest rodzina? Czy pani występuje do Urzędu Miasta o to, żeby wszędzie były na przykład pieluchy jednorazowe, jeżeli chodzi o przebranie dziecka? Nie. O tym każdy właściciel sam powinien pamiętać,
A druga rzecz, co do porządku, to chcę odpowiedzieć jedno. Taki slogan, proszę Państwa. Twój pies, twoja kupa. I gdyby wszyscy się tego trzymali, nie byłoby tego, co jest w parkach, na chodnikach, w ulicach, szczególnie po okresie zimowym. To, co mówię, jest dosadne, ale wszyscy to samo myślą, co ja, ale każdy prawdopodobnie boi się to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu.